Witam Państwa na konferencji prasowej połączonej z podpisaniem umów na realizację zadania pod nazwą Budowa infrastruktury drogowej wraz z budową miejskiej hali targowej handlu hurtowego. Gorąco witam gospodarza dzisiejszego wydarzenia, pana Macieja Glamowskiego, prezydenta Grudziądza. Równie serdecznie pragnę powitać sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, panią Annę Gębicką. Witam wicewojewodę kujawsko-pomorskiego, pana Józefa Ramlała. Serdecznie witam także posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Witam przybyłych radnych Rady Miejskiej Grudziądza. Witam dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu, panią Sylwię Łazarczyk. Witam prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami, pana Leszka Czaplewskiego. Witam pracowników Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. Witam przedstawicieli wykonawców poszczególnych inwestycji, przedstawicieli firm Prasbet, Hosta Group, Radex oraz Budoma. Serdecznie witam handlowców prowadzących swoją działalność na terenie targowiska, na którym gościmy. Szanowna pani minister, panie pośle, panie wojewodo, drodzy koledzy samorządowcy, ale przede wszystkim handlowcy, bo to jest wasze, myślę, dzisiaj największe święto, wielki dzień, jeżeli chodzi o historię grudziądzkiej giełdy hurtowej. Bardzo się cieszę, że rusza w Grudziądzu kolejna bardzo ważna inwestycja. Inwestycja oczekiwana od wielu, można powiedzieć, lat, a w ostatnich miesiącach ona nabrała prawdziwego rozpędu. Inwestycja polegająca na budowie nie tylko hali targowej, bardzo wyczekiwanej, która podniesie niewątpliwie standard dla państwa pracy, ale też i zbuduje taką przewagę konkurencyjną na tle innych tego typu funkcjonujących ośrodków, ale także jest to przebudowa całego układu drogowego. Budowa ronda z ulicą Łyskowskiego, budowa fragmentu odcinka właśnie do zaprojektowanej hali, a docelowo do tej obok znajdującej się już widocznej, budującej się nowej siedziby Komendy Państwowej Straży Pożarnej. Ta inwestycja to ponad 25 milionów złotych. Chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim, którzy są cały czas zaangażowani w jej przygotowanie i realizację. Dziękuję pani minister, która jest tutaj od początku w tym projekcie. Dziękuję oczywiście projektantom, moim także służbom, które wykazały bardzo wielką determinację, aby ta inwestycja ruszyła. Dziękuję też handlowcom, bo ta inwestycja jest bardzo trudna logistycznie. Wymagała wielu uzgodnień, porozumień. Chcieliśmy zrobić wszystko, aby zachować ciągłość funkcjonowania giełdy, aby ta inwestycja nie odbiła się na waszych przychodach. I myślę, że to się udało. To nie było łatwe, ale dziękuję za waszą cierpliwość, wyrozumiałość i za chęć i wolę współpracy. Dziękuję Zarządowi Dróg, Dyrekcji Zarządowi Dróg Miejskich w Grudziądzu, który nadzoruje tą inwestycję. Dziękuję MPGN-owi, który jest operatorem tego miejsca. Tak jak powiedziałem, to nie jest tylko budowa hali, tylko budowa właśnie, a można powiedzieć, że to jest pewien element odmiany tego kwartału miasta, bo te dwie inwestycje w połączeniu z powstającą tutaj Komendą Straży Pożarnej to inwestycje przełomowe dla tej części miasta. To inwestycje o łącznej wartości ponad 65 milionów złotych. Oczywiście już dzisiaj mówimy o tym, mówią też o tym strażacy, że na dokończenie tych inwestycji potrzeba kolejnych milionów złotych, kolejnych 100 milionów złotych, ale liczę na to, że uda się te środki pozyskać i że w całości te inwestycje będą dokończone. Mówię tutaj o łącznicy wraz z budową kolejnego ronda, tym razem ronda z ulicą Karabinierów i ulicą Piłsudskiego. Dziś myślę, że
mogę już, to nie jest już tajemnica, ale, ale wczoraj Komisja Kultury i Nazewnictwa Ulic zadecydowała, czy rekomendowała nową nazwę ulicy, tej która będzie właśnie budowana. Będzie to ulica Wincentego Witosa. Mam nadzieję, że jutro radni podejmą stosowną uchwałę o nazwie tej ulicy, a rondo, które zostanie wybudowane, będzie patronem tego ronda będzie Damazy Klimek. To bardzo taka wybitna osobowość w historii Grodziądza, honorowy obywatel miasta Grodziądza z lat 20. ubiegłego wieku. Człowiek, który przejmował nasze miasto z rąk zaborców w 1920 roku. Nie ma do dzisiaj patrona i właśnie komisja rekomendowała, aby to był Damazy Klimek. Nieopodal jest ulica Ruchniewicza, a więc jego przyjaciela w takim dosłownym słowa tego znaczeniu. A więc jeszcze raz bardzo dziękuję. Jestem jeszcze też jakby zadowolony z tego, że wykonawcą tej inwestycji będą firmy z regionu. Jeżeli chodzi o wykonanie tej części drogowej, to jest bardzo dobra grodziącka firma, która realizuje kilka projektów w naszym mieście i zawsze realizowała je zgodnie z harmonogramem, zawsze bardzo dobrze i jakościowo, więc tutaj myślę, że nie będzie żadnych problemów. Jeżeli chodzi o firmę, która będzie realizowała halę, to także jest firmą doświadczoną, firmą, tak jak powiedziałem, może nie grodziącką, ale spod Torunia, a więc można powiedzieć z naszego regionu. Zatem życzę wykonawcom bezproblemowej inwestycji, bezproblemowej realizacji. Jeszcze raz wszystkim Państwu dziękuję za wsparcie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dzisiaj radosny dzień dla Grudziądza, dla wszystkich sprzedawców, hurtowników. Ja się bardzo cieszę, że to jest, można powiedzieć, takie postawienie kropki nad i przy tym pierwszym etapie, który zakończyliśmy. Przypomnę, że z giełdą wiązało się wiele perturbacji, bo ja tutaj pojawiłam się wspólnie z panem wojewodą Józefem Ramlał na skutek apelu hurtowników, na skutek apelu radnych, którzy walczyli o to, żeby ta giełda mogła tutaj dalej pozostać. Później rozpoczęliśmy rozmowy z panem prezydentem. Na skutek tych rozmów doszliśmy do ustaleń, że miasto będzie się starało pozyskać środki rządowe właśnie na tą nową halę i udało się. Miasto pozyskało dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład i muszę powiedzieć, że było wielu niedowiarków, którzy najpierw mówili, że tych środków w ogóle nie będzie, później mówili, że to jest czek bez pokrycia. Ale co się okazało? Okazało się, że to była zupełna nieprawda i podpisanie tej umowy, która za chwilę nastąpi, potwierdza to, że jest to inwestycja jak najbardziej realna, że są to środki jak najbardziej realne. Ja się bardzo cieszę, tym bardziej, że w kontekście także innych inwestycji, które tutaj powstają, w kontekście komendy, o której wspomniał już pan prezydent, komendy, która jest modernizowana, także właśnie jest budowana ze środków przeznaczonych na podstawie ustawy modernizacyjnej. Można powiedzieć, że Grudziądz ostatnio bardzo mocno zyskuje, jeżeli chodzi o to wsparcie rządowe i ja się cieszę z tej współpracy rządu i samorządu, bo o to właśnie chodzi, żebyśmy wspólnie dla dobra mieszkańców mogli tego typu inwestycje realizować. I szanowni Państwo, ja chciałam tutaj też podziękować szczególnie radnym, którzy bardzo mocno walczyli o to, żeby ta inwestycja mogła zostać zrealizowana, panu radnemu Tomaszowi Kaliszewskiemu, pani radnej Bożenie Nadwornej, panu radnemu Krzysztofowi Kosińskiemu i oczywiście jeszcze raz panu wojewodzie Józefowi Ramlał, który od początku wspierał te nasze starania jako strony rządowej. Szanowni Państwo, ja jeszcze raz gratuluję miastu pozyskania tych środków, dziękuję za tą współpracę i życzę przede wszystkim tego, żeby ta inwestycja została zrealizowana w terminie, może nawet uda się szybciej i mam nadzieję, że przede wszystkim to miejsce będzie dobrze służyć Państwu, będzie dobrze służyć wszystkim sprzedawcom, hurtownikom, bo przecież dla Państwa to robimy. Dziękuję bardzo. Panie poseł, panie wojewodo, panie prezydencie, szanowni Państwo, rozpoczęcie budowy tej ważnej inwestycji przesądza o kilku sprawach. Przede wszystkim o tym, że to targowisko tu pozostaje.
co nie było jeszcze do niedawna takie pewne. Że ci, którzy swój los, swoje dochody wiążą z tym targowiskiem, mogą być spokojni. Że handel żywnością będzie odbywał się w dobrych warunkach, których wymaga i bezpieczeństwo żywności, i pewne zmiany cywilizacyjne, które przecież na naszych oczach zachodzą. To jest ważne również, o czym pan prezydent Glamowski wspomniał, jest to uporządkowanie, zagospodarowanie jakiejś części pięknego Grudziądza, pewna nowa koncepcja komunikacyjna, nowe inwestycje, strażacy za płotem, to co tu powstanie. To są ważne rzeczy. Ale dla mnie może jeszcze ważniejszym jest fakt, że tworzy się miejsce bardzo ważne dla polityki rolnej państwa polskiego. Dziękuję pani minister za wielkie zaangażowanie, bo jest to działanie, które ma pozwolić polskim konsumentom na dobre zaopatrzenie w świeżą żywność, najlepiej z pierwszej ręki, bo ludzie mają do tego prawo, a jednocześnie pozwoli rolnikom z okolic Grudziądza i tym, którzy już w tej chwili tu sprzedają, jestem przekonany, że również wielu nowym, na skrócenie tej drogi od pola do stołu, od produkcji w gospodarstwie do konsumenta. To dotyczy przede wszystkim żywności nieprzetworzonej, świeżej, warzyw i owoców, ale również i żywności przetworzonej. Prowadziliśmy w Polsce, cieszę się, że mogłem również przy tym brać udział, ogromne ułatwienia dla rolników, którzy chcą zajmować się przetwórstwem u siebie w gospodarstwie. Mogą czynić to legalnie, w zgodzie z prawem, z dużą kwotą wolną od podatku i sprzedawać tej najwyższej jakości żywność również bezpośrednio do konsumentów. Ale żeby ta sprzedaż była również i dobrze zorganizowana, są potrzebne właśnie takie miejsca. Więc dla mnie to ma aspekt szerszy niż tylko to, o czym pan prezydent mówił, czyli również i to zorganizowanie części miasta według nowych czy wokół nowych inwestycji. Ten kierunek na zwiększanie dochodów rolniczych, w szczególności z małych gospodarstw, jest niezmiernie ważny. Widzimy, jak niestabilny rynek rolny jest. Widzimy również, że tylko duże gospodarstwa mogą sobie pozwolić na sprzedaż surowców, produktów nieprzetworzonych i może z tego ciężko, ale rodzinę utrzymają. Natomiast wszystkie mniejsze gospodarstwa, które mają kilka, kilkanaście hektarów, muszą szukać pewnych nowych, dodatkowych możliwości. I bezpośrednia sprzedaż, również ten rolniczy handel, który jest związany z przetwórstwem w gospodarstwach, jest naturalnym wyjściem z sytuacji. To jest również bardzo ważne dla konsumentów, że mogą zaopatrywać się w żywność, która często rano jeszcze była na polu, rano była zerwana, czy wieczorem dnia poprzedniego. To jest bardzo ważne. I na koniec, last but not least, też jest ważne, kto na tym zarabia. Sieci handlowe, którym w Polsce niebacznie oddaliśmy rynek, to był wielki błąd, mają również ofertę dotyczącą warzyw, owoców. To nie jest tak, że tam jest pustynia. Tylko dochody z tego są transferowane z Polski i polskie społeczeństwo niewiele z tego ma. A w sytuacji, kiedy następuje bezpośredni kontakt konsumenta i rolnika producenta, te pieniądze zostają i u jednego, i u drugiego. To jest również ważne, bo jest to targowisko hurtowe, że jest to miejsce, gdzie mogą zaopatrywać się, niestety jest ich coraz mniej, ale zaopatrywać się również właściciele sklepów, tych drobnych. Tu mają możliwość uzupełniania swojej oferty, kupowania produktów, które w centrum miasta będą sprzedawane. Na tym ewidentnie zarabia polskie społeczeństwo. Dlatego tak się cieszę, że również po różnych perypetiach ta hala, nowoczesna hala tu powstanie. Przyłączam się do tych wszystkich podziękowań
dla władz miasta, że otworzyły się i chcą korzystać z pieniędzy rządowych. Dziękuję radnym tu wymienionym za to duże zaangażowanie. Mam nadzieję, że ta inwestycja bardzo szybko powstanie i będzie dobrze służyła i mieszkańcom Grudziądza, i wszystkim okolicznym producentom żywności. Dziękuję bardzo. Panie minister, panie pośle, panie prezydencie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Zbierały się nad tym miejscem czarne chmury. To prawda, to co powiedzieli moi przedmówcy, to jest szczera prawda. Pierwszym, który zasygnalizował całą sprawę, był pan radny Tomek Kaliszewski. Ja skonsultowałem to od razu z panem wiceprzewodniczącym Kosińskim, bo temat był dla mnie zupełnie obcy, ale wiadomości były na tyle alarmistyczne, że trzeba było podjąć działanie. I wcale tak to na początku dobrze nie wyglądało. Cały pomysł został sprzedany pani, w cudzysłowie mówię, pani minister, i wtedy zaczęła się cała to, co dzisiaj mamy dobry finał tego wszystkiego, to właśnie jest ciąg takich działań. Więc bardzo dziękuję za takie zorganizowane działanie, bo 25 milionów to jest kwota niebagatelna. Zresztą ta część Grudziądza dzięki temu zmieni swoje oblicze, ta pobliska inwestycja Straży Pożarnej. To jest kolejny zastrzyk dobrych inwestycji, potrzebnych inwestycji dla miasta Grudziądza w całym tym procesie odzyskiwania dawnej wielkości. Ale najbardziej cieszy to, że to zresztą, o czym powiedział pan minister Ardanowski, z nadmierną może skromnością, że nie tylko współudział, ale wręcz pan minister był inicjatorem tego, aby pieniądze skrócić ten łańcuch dostaw, wyeliminować pośredników i jak najwięcej pieniędzy, żeby było w rękach naszych rolników, wytwórców, którzy tak rzeczywiście było, niebacznie oddaliśmy rynek i część dochodów, i to znaczna, najlepsza część dochodów staje się łupem innych, a rolnicy dzięki temu, że tutaj będą mogli też wystawiać swoje produkty, będą mieli dodatkowe dochody. Ale stabilność, nie przedłużając, stabilność i ci, którzy płacą podatki, bo nie korzystacie, szanowni państwo, żadnych zwolnień podatkowych, to jest uczciwie opodatkowana robota i dochody, które będą wzbogacały kasę miejską. Wszyscy będą zadowoleni. Finis coronatopus. Koniec wieńczy dzieło. Oby ta inwestycja przebiegła bez żadnych problemów. To już jest głowa tutaj pana prezydenta i jego służb, czego życzę. No i przyjedziemy na otwarcie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Szanowna pani minister, panie pośle, panie wojewodo, panie prezydencie, gospodarzu dzisiejszej uroczystości. Jako Koalicja Obywatelska cieszymy się, że w Grudziądzu powstanie hala targowa. Szkoda, że radni Prawa i Sprawiedliwości nie głosowali za zabezpieczeniem odpowiednich środków w budżecie miasta na realizację tej niezwykle ważnej inwestycji. Szkoda, że zostanie ona wybudowana z naszych podatków, a nie z bezzwrotnych dotacji unijnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy, o którym mówiła wielokrotnie pani minister Gębicka. Szanowni państwo, we wrześniu 2022 roku wystosowaliśmy m.in. do pani minister Gębickiej i pana posła Ardanowskiego apel z prośbą o to, aby podjęli stosowne działania zmierzające do tego, aby do Polski trafiły długo wyczekiwane środki w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Niestety, do tej pory nic się nie zadziało. Niestety, do tej pory te środki nie trafiły. Dziś chcielibyśmy państwu, w szczególności pani minister Gębickiej i panu posłowi Ardanowskiemu, przeznaczyć, na co Grudziądzanie mogliby przeznaczyć te środki, o co aplikujemy, o co aplikowaliśmy we wniosku złożonym wstępnie już do marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Otóż w ramach Krajowego Planu Odbudowy chcielibyśmy przeznaczyć 8 milionów złotych na cyfryzację grudziąckich szkół. To bardzo ważna inwestycja w grudziącką młodzież. Chcielibyśmy przeznaczyć 225 milionów złotych na ratowanie grudziąckiego szpitala, na restrukturyzację grudziąckiego szpitala. Kolejne działania to rozbudowa trasy średnicowej. Tą trasą średnicową między innymi jeżdżą przedsiębiorcy na tę właśnie giełdę. Ze względu na to, że trasa średnicowa ma jeden pas w jedną stronę, drugi w drugą, bardzo często na tej trasie średnicowej tworzą się korki. Chcielibyśmy rozbudować ją dzięki właśnie zewnętrznym środkom unijnym. Kolejna inwestycja to likwidacja kopciuchów. 47,5 miliona złotych na likwidację kopciuchów na grudziąckiej Starówce, aby poprawić jakość życia mieszkańców Grudziądza.
Szanowni Państwo, ale także nie zapominamy o szpitalu, o którym mówił przed chwileczką wiceprzewodniczący Paweł Napolski. Ponad 99 milionów chcielibyśmy podnieść, znaczy przeznaczyć na podniesienie jakości usług zdrowotnych, między innymi oczywiście w naszym szpitalu. Szanowni Państwo, ponad 8 milionów to na rozwój energetyki odnawialnej. To wszystko oczywiście cały czas ze środków Krajowego Planu Odbudowy. No i Szanowni Państwo, oczywiście także ponad 25 milionów złotych wsparcia dla przedsiębiorstw, tutaj grudziąckich, bo mówimy cały czas tutaj o naszej grudziąckiej ojczyźnie. No i Szanowni Państwo, pan minister Ardanowski mówił przed chwileczką o tym transferze pieniędzy, o tych środkach finansowych, które powinny zostać tutaj w Grudziądzu, o tych środkach finansowych, które powinny zostać w kieszeni rolników. I oczywiście my się zgadzamy, mówił o tym pan wicewojewoda Ramlał, jak najbardziej. Natomiast chcemy, drodzy Państwo, żebyście też nie zapominali o tym, że środki z KPO są do wykorzystania. To jest ulotka, drodzy Państwo, sygnowana przez pana Mateusza Morawieckiego, pana premiera. Ja sobie pozwolę odczytać. Pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy wzmocnią polską gospodarkę oraz przestawią ją na nowe tory. Fundusze zainwestujemy między innymi w rozwój środowiska, cyfryzację, edukację i zdrowie. Pozytywne skutki odczuje każdy obywatel. Pozytywne skutki odczuje także przeciętny grudziądzanin, bo cały czas poruszamy się tutaj w Grudziądzu. Drodzy Państwo, my życzymy sobie, myślę, że grudziądzanie również, aby treść tej ulotki sygnowaną przez pana premiera Morawieckiego stała się faktem. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja powiem tak. Ja się bardzo cieszę z tego apelu o środki dla Grudziądza, bo gwarantem tego, że te środki trafią do Grudziądza, jest to, że Prawo i Sprawiedliwość będzie dalej sprawowało swoją władzę. Tak jak Państwo wiecie, my w sposób niewyobrażalny wcześniej dla Platformy Obywatelskiej uszczelniliśmy system podatkowy. Wcześniej te pieniądze trafiały do mafii VAT-owskich. Wcześniej te pieniądze trafiały do bandytów. Nie było pieniędzy na takie inwestycje jak właśnie tutaj inwestycja w giełdę, która lada chwila ruszy. Nie było inwestycji takich jak właśnie nowy budynek Komendy Państwowej Straży Pożarnej. Nie było pieniędzy także na nowy dworzec dla Grudziądza. Nie było pieniędzy także na to, żeby przeprowadzić inwestycje w elektrownię gazowo-parową, o którą niedawno odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego. Więc Szanowni Państwo, ja serdecznie zachęcam radnych Platformy, którzy od początku próbowali atakować ten projekt. Nie udzielili żadnego wsparcia dla sprzedawców, dla hurtowników. Pan radny robił wszystko, żeby przekonać ich, że ich miejsce pracy stanie pod znakiem zapytania. Robił wszystko, żeby przekonać ich, że tych pieniędzy nie będzie. A po co było to działanie? Zapewne po to, żeby przekonać do tego, że to miejsce powinno być zlikwidowane. No i niestety trzeba tak powiedzieć, trzeba o tym powiedzieć wprost. I tak jak zapowiadał pan premier Mateusz Morawiecki, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość dalej będzie sprawowało władzę, a myślę, że tak się stanie, będziemy kontynuować rządowy program Polski Ład, a tym samym pojawią się szanse dla Grudziądza na kolejne środki. Szanowni Państwo, widzicie, że nawet budowa hali do sprzedaży, przepraszam, nie obracając nikogo, pietruszki, może stawać się elementem gry politycznej. Panowie się nie musicie tak mocno denerwować, mówiąc o potrzebach Grudziądza, pokazując te kartki, bo te potrzeby są znane. Tylko Grudziądz nie zaczyna się dzisiaj. Historia Grudziądza jest długa, również potrzeby miasta są znane, również realizacja różnego rodzaju inwestycji, które powinny być wcześniej, nie tylko z Polskiego Ładu, panu chyba jest znana. Ja chcę powiedzieć, proszę Państwa, może bardziej ogólnie. Gdyby była realizowana, pan tak podkreślił, że jest pan radnym Koalicji Obywatelskiej, czyli Platformy Obywatelskiej, gdyby była realizowana strategia rozwoju, którą my przerwaliśmy, to Grudziądz nie dostałby nic. Żadnej hali, żadnych środków na nic. Bo koncepcja polaryzacyjno-dyfuzyjnego rozwoju Polski, która była jedyną koncepcją realizowaną przez Platformę Obywatelską, żadnej innej nie brano pod uwagę, miała wzmocnić 9 miast w Polsce. Grudziądz, szanowny panie, tam się nie mieści.
Grudziądz nic by nie dostał, gdyby była realizowana koncepcja Platformy Obywatelskiej. My ją przerwaliśmy. Zakładając i realizując zrównoważony rozwój Polski. Rozwój, który daje szansę i takim miastom jak Grudziądz, które się wyludniają, i terenom wiejskim, o których wspominałem. To jest właśnie decyzja z 2015 roku, by przerwać błędne koło degradacji takich miejscowości jak Grudziądz i polskiej prowincji. Więc o czym pan mówi? Szanowni Państwo, ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł z tymi karteczkami, żeby przyjść i pokazać, ile pieniędzy budżetowych za czasów rządów Platformy Obywatelskiej trafiło do Grudziądza, a ile trafia teraz. I zachęcam do wykonania takiego działania matematycznego. Ja rozumiem, że pan tutaj radny, no powiedzmy sobie szczerze, no bo od początku robił wszystko, żeby tylko wzbudzić wątpliwość, że ta inwestycja zostanie zrealizowana. Robił wszystko, żeby mieszkańcy Grudziądza nie uwierzyli, że warto, żeby to targowisko zostało tutaj w tym miejscu. Więc naprawdę nie jest to miejsce na to, żeby pan się teraz tutaj pokazywał i dziwię się, że pan ma czelność spojrzeć w oczy osobom, sprzedawcom, hurtownikom, którzy tutaj mają swoje miejsce pracy. I pan ma czelność spojrzeć im w oczy, kiedy pan robił wszystko, żeby do tej inwestycji nie doszło. Przepraszam, ja nie chciałbym kontynuować tej dyskusji, jednakże pan poseł, panie prezydencie, wyrwał mnie, poprosił mnie do odpowiedzi i pani minister mówiła tutaj o czelności. Tak, mam czelność spojrzeć w oczy przedsiębiorcom, którzy pracują tutaj ciężko na tej giełdzie, ponieważ to głosami Koalicji Obywatelskiej i Sojuszu Obywatelskiego Grudziądz. Na wniosek pana prezydenta przyjęliśmy zmiany w budżecie miasta polegające na zabezpieczeniu środków na budowę tej giełdy. Gdybyśmy głosowali tak jak radni Prawa i Sprawiedliwości, ta inwestycja nie mogłaby być sfinansowana, ponieważ w budżecie naszego samorządu nie zostałyby zabezpieczone środki. Jeżeli zaś mówimy o inwestycjach w Grudziądzu za czasów Platformy Obywatelskiej, to dworzec, przypomnę panu ministrowi Ardanowskiemu, miał być wybudowany do roku 2020. W ramach perspektywy unijnej. Dzisiaj mamy rok 2023, dworca jak nie było, tak nie ma. Elektrownia gazowa, pozwolenie na budowę było w 2017 roku. Gdyby była wybudowana, zdaniem pana Kosińskiego, ponad 20 milionów złotych co roku do Grudziądza by trafiało. I byśmy mogli przeznaczać te inwestycje, te środki na wiele oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji. Myślę, że odpowiedziałem na państwa pytania, wywołaliście mnie do tablicy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Ja myślę, że te emocje wyborcze pewnie w dniu dzisiejszym nie są do końca potrzebne. Ja tylko chciałbym powiedzieć i pewną rzecz sprostować, bo ona się tutaj pojawiała. Znaczy, szanowni państwo, i to mówię z pełną odpowiedzialnością, determinacją, nigdy, nigdy nie było planów likwidacji giełdy. Nie było takich planów. Jedyne, co planowaliśmy, to rozbudowywać giełdę tam, gdzie dzisiaj powstaje siedziba Straży Pożarnej, aż Straż Pożarna miała powstać na rogu ulicy, tam, gdzie dzisiaj będzie powstawała hala. I panie Tomku, tak było? No niech pan przyzna, tak było. Nie, no ale to już wiecie państwo, to może poza tą uroczystością, to proszę wybaczyć, ja czuję się dzisiaj gospodarzem i proponowałbym, żeby te dyskusje już po podpisaniu umów prowadzić w kuluarach. Ja jeszcze jedną rzecz powiem tak obiektywnie, czy Grudziądz był na skreślonej liście, czy nie. Otóż, szanowni państwo, przez 19 lat bytności w Unii Europejskiej w Grudziądzu miasto i spółki miejskie zrealizowały projekty za ponad miliard złotych. 1 100 000 000 złotych. To jest to, co dała nam Unia. Takich inwestycji nigdy nie mieliśmy. Ja nie wnikam, jakie to były dokładnie programy, ale to jest 1 100 000 000 złotych. Tu można by wymienić w ostatnim czasie największe inwestycje, które przeprowadziliśmy. Modernizację sieci tramwajowej, prawie 150 milionów złotych. Inwestycje też w szpitalu, ponad 25 milionów w ciągu ostatnich 2-3 lat. Więc tego jest bardzo dużo. Czy teraz zakup chociażby autobusów hybrydowych za kolejne kilkadziesiąt milionów złotych.
te kolejne środki są potrzebne w Grudziądzu. Tak, one są potrzebne zarówno rządowe, jak i europejskie, bo Grudziądz musi dalej się rozwijać, musi nadgonić wykonać kolejny skok cywilizacyjny, dlatego bardzo nam zależy na środkach z KPO, zależy nam na środkach rządowych, zależy nam na środkach z kolejnej perspektywy unijnej, bo miasto, które się nie rozwija, to jest miasto, które się cofa. My chcemy być miastem, które rzeczywiście wykorzysta swoją szansę rozwojową. To są też środki oczywiście dla przedsiębiorców, to są środki dla osób prowadzących działalność też w obszarze rolniczym. Bardzo dziękuję i pozwólcie Państwo, że teraz przejdziemy już do podpisywania umów. Dziękuję bardzo. Jeszcze dwa zdania, króciutko, ale to tak poza tym, co się wydarzyło. Panie Prezydencie, Szanowni Radni, Pani Minister, Panie Pośle, Panie Wojewodo, halo. Tamtym nie wyłączyli. Nie, to przypadek. Przypadek. Halo. Ona też nie działa. To może bez tego mikrofonu, chyba on coś tam niesie. Szanowni Państwo, ja tam chciałbym się odnieść w tej szczególnej sytuacji, okoliczności jeszcze do tematu. Oczywiście zasadnicze podziękowania i te główne podziękowania Rada Miejska Grudziądza składa na ręce pani minister Gębickiej, która stała się tutaj autorem w zasadzie wygenerowania tych środków. Ona pomogła tej giełdzie przetrwać w tej bardzo trudnej sytuacji i dała to zielone światło do powstania miejsca handlu z prawdziwego zdarzenia. Ale chciałbym, korzystając z dzisiejszej okoliczności, złożyć podziękowania przede wszystkim na ręce osób najważniejszych, czyli na ręce osób, którzy handlują tu codziennie na tej giełdzie. Że przez te wszystkie niełatwe lata, że w okresie, kiedy nad giełdą faktycznie zawisły czarne chmury, oni tu przetrwali. Ja przypomnę tylko, że wiele lat temu zostało powołane Stowarzyszenie Pawilon. Kolejne stowarzyszenie, które powstało, to Giełda Grudziądzka. Te wszystkie inicjatywy obywatelskie odnośnie zorganizowania miały na celu stworzenie elementu autoobrony przeciwko być może nieplanowanym zakusom, ale które miały dotknąć i naruszać interesy tu sprzedających handlowców. I jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy przede wszystkim handlowcom za to, że przez te lata wytrwali, że byli cierpliwi i przetrwali, że nie zrezygnowali z działalności i będą godnie kontynuować już w nowych warunkach. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, chciałem przeprosić naszych gości, szanownych gości, przedstawicieli rządu za ten atak polityczny, taką formę kampanii wyborczej, za wcześnie chyba rozpoczętą, panowie, dlatego, że opowiem sytuację od początku. Jeżeli przedsiębiorcy zostali zszokowani, że muszą się wyprowadzić ze swoich siedzib, będą przeniesieni na swój koszt, im zaprotestowali. Ja jako radny powiatu zobowiązałem się pod tym działania, bo musiałem... Jako radny powiatu musiałem bronić społeczeństwa, które było zagrożone, części społeczeństwa. Przyjęli tą obronę oczywiście z chęcią, że będą mieli swojego przedstawiciela. Wraz z radną powiatu Bożeną Nadworną stworzyliśmy taką grupę z panem Kosińskim, która zmobilizowała społeczeństwo giełdy do obrony i nastąpiła, niestety, ale samoobrona tak zwana. I po negocjacjach z panem prezydentem doszliśmy do porozumienia, że giełda pozostanie w swoim miejscu, że będzie funkcjonowała dalej na takich samych zasadach, ale w nowym, nowoczesnym obiekcie, który zagwarantowała nam pani wiceminister rolnictwa, która po pierwszym moim telefonie znalazła w ciągu jednego dnia środki na budowę nowej hali. Zaznaczam, po pierwszym telefonie. Znalazła środki, przysłała dokument mi mailowo. Proszę powołać się na te przepisy i budujemy halę w Grudziądzu. Nie, panie Domku, to nie o te przepisy. Panie prezydencie, później nie wierzył pan te środki, ale oczywiście pani minister udokumentowała z panem wicewojewodą, że te środki będą. Rząd przeznaczy te środki. Także przepraszam bardzo, to była uroczystość dzisiaj podpisania umowy, ale panowie zepsuliście ją. Kampanię wyborczą robi się w swoich godzinach w innym miejscu, nie tu, w takim miejscu. Teraz, panie prezydencie, jeżeli wygra wybory rząd Prawa i Sprawiedliwości jesienią, jak widzicie współpracę z rządem, skoro dzisiaj nastąpił taki atak?
te miliony złotych, które szły przez te 5-8 lat do Grudziądza na różne inwestycje, jak wyobraża się teraz współpracę z rządem po tym ataku? Przecież to premier to zauważy. Także przepraszam bardzo, ale jestem zażenowany wystąpieniem panów. Szanowni Państwo, ja poproszę może tak do podpisania umów, bo tutaj się... Ja bardzo dziękuję, to znaczy, żeby zakończyć tam ten wątek, przepraszam, ja dziękowałem zarówno pani minister, jest tutaj dzisiaj wiele nieścisłości, nie chcę tu tego prostować. Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że i podziękować oczywiście handlowcom i powtórzyć to, co wielokrotnie mówiłem, nigdy nie było zakusów likwidacji tej giełdy. Co więcej, historycznie, ja zwracam się teraz do radnych różnych opcji, no przecież to miasto przejęło prowadzenie tej giełdy z rąk prywatnych. No gdyby było inaczej, gdyby były inne plany niż tylko rozwój, to pewnie takich decyzji byśmy nie podejmowali. To były decyzje podjęte jeszcze w poprzedniej kadencji. Także radni na ostatniej sesji przecież przeznaczyli środki bezpośrednio z budżetu. Ponad 3 miliony złotych na dołożenie do tych środków, które pozyskaliśmy z rządu. Środki z rządu to środki z Polskiego Ładu. Oczywiście to jest specjalny program, na który złożyliśmy wniosek i to miasto złożyło, panie Tomku, ten wniosek. To nie jest jakaś specjalna linia, tylko to jest po prostu Polski Ład. Więc jakby bądźmy żeby opanować emocje, no bądźmy też obiektywni. Jeszcze raz powtórzę, Grudziądz cieszy się z każdych środków i będzie o te środki zabiegał i to, co powiedziałem na początku. Dziękuję za te środki, które płyną na budowę nie tylko hali, ale układu drogowego. A oczywiście będziemy też, liczymy na to, że środki z KPO będą jak najszybciej uruchomione, bo one są nam potrzebne do dalszego rozwoju miasta. I myślę, że byśmy na tym zakończyli tą część i przejdźmy teraz do podpisania umów. Bardzo proszę. Ja bardzo mam miasta zarząd dróg miejskich. Tak jak powiedziałem, firma Prasga, która wykona nowy łącznik drogowy. Też.